Dwa pozdora, powiedz nam, na czym najbardziej pracowałyśmy nad Kobudą? No było bardzo ciężko. Pierwszy, przede wszystkim praca nad przygotowaniem fizycznym do sezonu. Wszystkie treningi bez piłki, na zmianę siłownia, siła biegowa i wytrzymałość. Było nas naprawdę mało i ciężko się pracowało, ale mimo wszystko myślę, że praca wykonana, szczególnie na tym pierwszym obozie, już przynosi efekty. My już wiemy, ale jeszcze cała reszta nie wie poza nami. Niestety opaskę pana kapitana ściągnęła Majerek Małgorzata i teraz to ją przejął. Zespół strasznie się pomylił i na nowego kapitana wybrał mnie. Do dzisiaj nie wiedzą, dlaczego to zrobiły i żałują, ale już decyzja jest nieodwołalna. Myślę, że to by bardzo, bardzo świadome mimo wszystko. Następne pytanie było, mamy w zespole dwie zawodniczki nowe. Jak one się sprawują? No, odeszła od nas Jalina Wojtas i Gośka Majerek i Kaśka Wojdat, a przyszły do nas, żeby je zastąpić, dwie nowe Brazylijki, Jessica i Patrycja i młodziutka jeszcze Dagmara Nocuń na lewe skrzydło. No myślę, że powoli wkomponują się zespół, na pewno jeszcze istnieje taka bariera językowa, która nie pozwala im w pełni obcować z drużyną, ale ciężko nad tym pracujemy, żeby im było łatwiej w Lublinie, łatwiej w MKS Elgros Lublin i z dnia na dzień jest naprawdę coraz fajniej. Wiadomo, że w okresie przygotowawczym różne są kontuzje, różne dolegliwości. I pytanie jest, czy u nas wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi. Nie możemy doczekać się nowego sezonu. Po kontuzji dochodzi jeszcze Weronika Gawlik. W ogóle na nią nie czekamy, bo jest bardzo złośliwa. Dochodzi jeszcze Asia Drabik. Czekamy na Jessicę, która ma zastąpić właśnie na prawym skrzydle Gośkę Majerek. Więc wszystko jest na dobrej drodze, żeby w pełni sił wszystkie zdrowe zaczęły już 3 września przygotowania nowy sezon z Jelenią Górą. To na wszystko dziękujemy Dorocie Małek za wywiad. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Marcie Gęk.